Miejsca, gdzie bije piłkarskie serce Hiszpanii, choć ci z Katalonii się ze mną nie zgodzą, czyli z Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich fanów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę mecz. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dobra, teraz szansa przed Wernerem. Ależ interwencja w polu karnym. Tracili teraz piłkę. I piłka do Robertsona. I przy piłce Bergwijn. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Mocne, czyste wejście.
przycisnęli rywala już w środkowej strefie. Opłaciło się. Bergwijn ma teraz piłkę. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Karim Benzema ma teraz piłkę. Pewnie poszuka miejsca do strzału. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu. Benzema! Gol! Z jaką łatwością to teraz wykończył. Prowadzą zatem 1-0. Golo Kanté. Ale może teraz będzie szansa. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Akcja przyspiesza. Dobry lob. Foxes na połowie rywali. Co zbudują? Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Może dośrodkowywać. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Dogrywa z wolnego w pole karne rywali. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. I podanie do Kanté. Bergwijn przed szansą. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Robertson dostaje teraz piłkę. Musi uważać. Rywal go naciska. Di Maria może pociągnąć wzdłuż linii bocznej. Bez problemu utrzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Bernardo Silva oddaje piłkę przeciwnikom. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Werner. Nie popisał się obrońca. Łatwo dał się minąć. Widzowie czekają na strzał. Brawo! Skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Za chwilę wznowią z autu. Bernardo Silva. Bergwijn. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Strata i muszą teraz uważać. I piłka do Robertsona. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Dobry odbiór piłki, ale ta wyleciała na rzut rożny. Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy Dośrodkowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. Jak widzimy po statystykach, goście dość rzadko są przy piłce. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Dobra ta interwencja. Benzema, okazja! No takie sytuacje trzeba wykorzystywać, naprawdę. Racja, Tomku. Mógł teraz podwyższyć prowadzenie, a tymczasem nadal mają bramkę przewagi i wszystko się tu jeszcze może zdarzyć. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Piłkę ma Kanté. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni.
Piłka do Di Marii. Angel Di Maria. Będzie okazja z rzutu rożnego dla Foxes. Wrzuca piłkę przed bramkę. To może być wyrównanie. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. No cóż, zabrakło tutaj dobrej kontroli nad piłką. Wyjeżdża poza boisko. Strasznie to denerwujące. Stracić piłkę wrzucaną z autu. Wyjątkowy pech. Broni to uderzenie. Piłka wychodzi w pole. Ale, ale. Chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Z piłką teraz Angel Di Maria. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Obie drużyny schodzą do szatni. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Zablokowany ten strzał. I podanie do Kanty. Doskonale, znów to blokuje. I przy piłce Bergwijn. Szansa na remis. Bernardo Silva! Ależ Portugalczyk się teraz zachował. Spokój przy wykończeniu. Mamy wynik remisowy. 1-1. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. De Jong. Teraz aż się prosi, by centrować. Uderza Di Maria! Ale strzał zablokowany. Foxes i przesunięcie gry ku bramce rywali. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Jest okazja na dośrodkowanie. Tak się powinno stopować ataki rywala. Werner. Phil Foden. Dobra, teraz szansa przed Wernerem. Mamy gola, proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami. W pełni zasłużenie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo!
może dośrodkowywać. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym, szukają okazji do decydującego ciosu. No i strata, cały misterny plan bierze w łeb. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez Popatrzmy, ależ teraz okazja. Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol! Golkiper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Centra w pole karne. No, to naprawdę był dobry pomysł, Jacku. Próba delikatnej podcinki nieudana, ale niewiele tutaj zabrakło. Tak, no wydawało się, że to wpadnie, ale ostatecznie piłka przeszła tuż nad poprzeczką. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Kante. Bernardo Silva. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Znakomite wykończenie! I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz! Czy dołoży do tego trzecie? A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Zablokowany ten strzał. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Piłka znajduje teraz Benzemę. Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzału. A i strzał był niezbyt przekonujący tak po prawdzie. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. To jest taki karny na dobicie przeciwnej drużyny. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Piłka do Bernardo Silvy. Co tu się dzieje? Co za interwencja? Bez trudu radzi sobie z rywalem. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. No, w końcu. Spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. Depay. Próba odbioru i przerwany atak. Znakomite prostopadłe podanie. Mamy...